with for you. Bo każde uczucie to jest słabość. Ja mam taki charakter, że po prostu gdzieś wypieram słabości. Słuchajcie, chodźcie wszyscy, idziemy do kręgu ognia. Chciałbym wam bardzo podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiliście, za te wszystkie rozmowy. Bardzo dużo się tutaj nauczyłem o samym sobie. Nauczyłem się rozmawiać z ludźmi, nauczyłem się mówić o swoich uczuciach, emocjach. A uwierzcie, że dla faceta, który waży ponad 100 kilo i nieraz się w życiu zawiódł, nie było to łatwe. Nawet nie wierzyłem w to, że będę w stanie cokolwiek z kimkolwiek zbudować. Stało się inaczej. Spotkałem tutaj osobę, z którą uwierzyłem i dałem sobie też szansę, że chcę spróbować. I chcę, żebyście wiedzieli, że byłem w tym serio naprawdę szczery i oddałem 100% siebie. Nie udało się, trudno, czasami tak w życiu bywa. Nie żałuję, jestem jaki jestem i wiem, że dla mnie tutaj sympatii już nie będzie i nie spotkam jej, więc jakby nie widzę dalszego sensu, żeby tutaj być. Dla mnie czas na Wyspie Miłości się skończył. Pomogę poradzić na to. Bardzo, bardzo szanuję go za taką decyzję, że miał odwagę to powiedzieć, że tak zrobił. Mojego serca życzę mu wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Krówko. Życzę ci, żebyś naprawdę wiedziała, czego chcesz i żebyś też była szczęśliwa. Życzyłbym Pauli, żeby słowa i czyny, które robi i mówi, żeby zdawała sobie z nich sprawę i była w niej ich w pełni świadoma. Wierzę, mocno wierzę w to, że będzie mu lepiej na zewnątrz niż tutaj, widząc Paulę każdego dnia. Jest mi przykro, że tak się stało, ale... Na pewno jest to nowe doświadczenie i jakaś nauka dla mnie i na pewno wychodzę z tego miejsca jako inny człowiek. Wracam do Polski, stęskniony za bliskimi, za rodziną i z sercem otwartym na miłość, więc zapraszam. Zapraszam, naprawdę.